Flash Fashion Night 2019. Wiesz, że nawet nie spodziewałem się, że ciebie tutaj dzisiaj zobaczę. A widzisz, ja myślę, że wiele osób się nie spodziewało. Ja być może też się nie spodziewałam, ale nie tak naprawdę jestem bardzo szczęśliwa. I wiesz, ja rzadko chodzę na imprezy. To też jest tak, że wybieram jakieś takie wyjątkowe wydarzenia. Nie wiem, czym się kierowałam, ale zgodziłam się i na razie nie żałuję. Myślę, że będą... po prostu chyba chciałam sobie wybrać fajny ciuch w końcu. No i super, bardzo pięknie wyglądasz. To jest trochę tak, że... Przepraszam za to określenie, bycie singielką, ale akurat inne nie przychodzi mi do głowy. Jakoś tak powoduje, że pozwalasz sobie na więcej, że próbujesz nowych rzeczy? Wiesz co, bycie singielką, ja wiem. No niektóre osoby mówią, że no teraz to ty odżyłaś, bo przychodzi taki moment może po rozstaniu, że jedna i druga strona, bo teraz akurat rozmawiamy o mnie, ale druga strona się mówi, że odżywa, no bo może się otwierasz, może nie wiem, chcesz przyciągnąć, może coś tam się takiego w środku, wiesz, wydziela, to się feromony nazywa chyba. Także no, to bycie singielką jest bardzo fajnym stanem, polecam. Czy jest trochę tak, ponieważ macie dobry kontakt z Michałem i to chyba nie jest żadna tajemnica, że on też kieruje w twoją stronę jakieś takie różne myśli, że Dominika, jesteś jakaś inna. Być może są to, nie wiem, właśnie pozytywne albo coś, jakieś komplementy. Wiesz co, to jest pytanie do Michała. Nie komplementuje mnie. Nie, jak rozmawiamy, to rozmawiamy z reguły na jakieś takie tematy bardziej przyziemne. Ale z przyjacielską nutą. Tak, ale ja myślę, że zdecydowanie, jestem pewna, rozdział Michał i Dominika został zamknięty. Okej. To teraz chciałbym zapytać o te plany zawodowe, ponieważ kiedy widzieliśmy się ostatnio, no tak nie wiem, nie za bardzo mogłaś mówić, nie za bardzo jeszcze może było dokładnie wyklarowane. Czy możemy teraz powiedzieć, czym będziemy właśnie w najbliższych miesiącach? Bo tak naprawdę myślę, że masz bardzo szeroką drogę i możesz powybierać różne rzeczy. Wtedy padł taki termin, że po prostu coach i jeszcze współpraca z Kuczajem. Aktualne? No oczywiście, że aktualne. Ja do coachingu tak naprawdę wróciłam i skierowałam pierwsze swoje kroki w kierunku kobiet. Ale nie kobiet singielek, nie kobiet po rozstaniach, tylko w ogóle kobiet, które, nie wiem, są w jakimś takim momencie w życiu albo chcą zmienić coś w swoim życiu, może poczuć bardziej siebie w środku, nie tylko z zewnątrz. I jakby zorganizowałam takie warsztaty i szkolenia z Paulą Biernat. I mam nadzieję, że czasami na te warsztaty przyjedzie Kuczaj, dlatego że on ma, to jest w ogóle jeden z najlepszych, największych motywatorów i ma ogromny wpływ. Kobiety go kochają. Kochają go, a mało, że go kochają, to jeszcze jest bardzo skuteczny. Przepraszam, bo nie jestem akurat w temacie. Czy te warsztaty się już odbyły, czy się odbędą? Gdzie się można zapisywać? Nie. Dla kogo są? Tak, pierwsze warsztaty odbędą się 28 września, więc w tym miesiącu, akurat w Nowym Targu, takie piękne miejsce wybraliśmy, American Dream. A dlatego je wybraliśmy, że tam zaczął się projekt Jestem Piękna i nie boję się o tym mówić. A my poszerzyłyśmy ten projekt do Jestem Piękna i Świadoma i nie boję się o tym mówić. Także pierwsze warsztaty tam, zapisać się można właściwie u mnie i u Pauli, albo pisać na maila dominika@tainer.co. No to cudownie, że się spotkaliśmy, bo może dzięki wywiadowi na Viva.pl więcej osób dowie się o tym projekcie. Powodzenia życzę. I bardzo dziękuję. Dziękuję.